Witam, cześć. Dobra. To tak, jakoś nie było późno w nocy, to doszliśmy do etapu, to troszkę się przedłużyło wczoraj granie w Elden Ringa i zdobyliśmy w wielkim skrócie to. Dwie połówki medalionu Dectus. Lewą połówkę i prawą połówkę. Dwie połówki medalionu pozwolą nam się dostać do stolicy Leyndell za pośrednictwem wielkiej windy. Wielka winda jest tu, czyli no tędy się dostanę do stolicy, więc lecę. Czy połączysz się? A ja nie wiem jak. Tu jest napisane połącz je, ale nie wiem jak. Młotem, tworzenie, a ja jeszcze nic nigdy nie tworzyłem. Także problem. Chyba, że to się robi przy tym, przy ogniku, ale bym zapalił, ja pierniczę. Częsie. Porozmawiaj z Meliną. O, Melinka. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. A dziel się, no. In Marika's own words, the Earth Tree governs all. The choice is thine. Become one with the order, or divest thyself of it. To wallow at the fringes, a powerless upstart. A, okej, okay. A w tworzenie. Jak to połączyć? To musisz crafting znaleźć. Czyli co, nie da rady tego stworzyć? Idź do pierwszego wendera na samym starcie w kościółku po złotym chłopie na koniu. Ale to co, nie da rady tego połączyć? Inaczej? W sensie inaczej, to się samo nie złączy jakoś? Złączy? Też mi się wydaje, że trolują. Unieś medalion, pa! I co? Oj, nie poszedłem tam dalej stestować. Zbugowane? O, złączyło się, nie trzeba kleju jednak. Kto by pomyślał, widzisz. Dzisiejszego poranka nad Krakowem zauważalne było spore zachmurzenie spowodowane smogiem. Ludzie myśleli, że ktoś wypala opony. Prawdopodobnie sprawcą był pewien zakolak, który palił e-papierosa jak smog. Siema, też właśnie rzucam e-fajkę. Polecam kupić 10 paczek gum Orbit. Za każdym razem jak chcesz zapalić jedną i zajmujesz czymś mordę, pozdroj od D. No właśnie muszę chyba coś, bo tak na sucho ciężko. Kasia znalazła jakiś olejek niby z pieprzu, co tam pozbywa się głodu nikotynowego, jak to wąchasz. Ale nie wiem, czy wierzę w takie rzeczy, wolałbym coś po prostu opić chyba. Loda se kupiłem, o smaku Coca-Cola. Wodnego. Gdzie ja się topnąłem? Wielka winda Dectus. No, i chyba w stronę Leyndell idziemy. Nowa lokacja. Mam nadzieję, że tu będę w pizdy dostawał. Czemu jestem od drugiej strony? Ty, coś jest pobugowane. Coś nie działa, jak powinno. Nie wiem czemu. Nie widać jego strzału, jak napina nawet. Co jest? Mój skilku. Karta muzyczna się pali? Nie wiem. Nieźle. Podziwiam za chęć rzucenia. Też próbowałem, ale takie nagłe rzucanie mega ciężkie. Stwierdziłem, że to nic takiego, tylko czasem sobie dymka puszczę, a jakieś nałogi trzeba mieć, bo za nudne by było życie. A żeby zająć mordę i ręce, to polecam za kolegi. Właśnie kurwa. Ten argument do mnie bardzo przemawia, niestety. Walczę z nim. Ale z drugiej strony sobie zawsze myślę, że coś musiało wywołać tą myśl. Dlaczegoś chcie... Z jakiegoś powodu chciałem... Oła, puść mnie. Z jakiegoś powodu chciałem zrezygnować. Jak już nie będę jebany na tym punkcie, w sensie organizm nie będzie się domagał bardzo, to powinienem być zadowolony z tego, że się udało. Ale na razie mam więcej argumentów, żeby wrócić, niż żeby kontynuować, przyznam. Nie mam many, niestety. Trzeba jakoś do ognika się dostać. Nie wiem, czy jak wczytam gierę, to czy zacznę od tego samego miejsca, czy od z powrotem ognika. Nigdy nie dojdziemy. Muszę to zrestartować. Zbugowało się i tyle. Uwaga. No! Działa. Należycie. Pięknie. I teraz zobaczymy, czy to ognisko, co mówiliście, było łatwe do znalezienia, czy kompletnie w złym miejscu. Tu nie ma żadnego ogniska, trollowaliście z tym ognikiem. I tu nic nie było. Jeszcze wyklinaliście, że go nie widzę, a tu nic nie ma. I jest nasiono. Dobrze, kolejną potę dodamy. Jest. Mapa Płaskowyż Altus. No i pięknie wszystko odkryte. Dobra, pytanie. Czy idziemy w pierwszej kolejności dziś tknąć coś fabuły pierwszy raz od kilku dni? Czy jeszcze coś pobocznego?
Chyba fabuły. Fabułka? No to fabułka. Dobra, malinka. The Erd Tree is close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. And the accord is fulfilled. Dawaj, zajeb sobie bucha okrucha do ucha obucha czarny, co ty myślałeś? Rasista. Where mother gave me my purpose. Though now everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live. Burned and bodiless. Dobra, to wygląda jak to jest główna fabuła. Jakimś mostem takim się wchodzi do wielkiego obiektu. Są bossy czy co to jest? O kurde, to boss. Oczywiście. Strażnicy drzewa. No, no kastuj. Kurde, to jest. Na koniu się nie da grać magiem. Jest najgorzej walczyć na koniu. O! Aż czała praktycznie, muszę mieć to full HP. Dobrze. Jeszcze drugi boss się nie striggerował. Boss. Dobra, żyje. No co ja robię, no? Się striggerował. Ej, jest szansa. Klasycznie. Ridino troszkę tak, ale nie wiedziałem, że dostanę taką bombę. Dobra, robię go chyba teraz. No i pech. I pewnie braknie tego jednego hitka, obstawiam. Żartuję. Okej. Okay. O, się ponapalamy troszkę. Diabeł. No, zbraknie mamy niestety. Nie no, nie braknie, będzie idealnie. O, holender. No. Mieczykiem musimy go. Ja p***dolę. Teraz. Ładnie. 33 tysiące. Wielka tarcza złotego drzewa. Run bohatera. A, ognicho by się przydało. Jest nasionko kolejne. Super. Weź przedmiot, złote nasionko. O kur... Dwa złote nasionka. Nieźle. Całkiem. Dodaj ładunek do buteleczki. No i klasa. Tylko trzeba zmienić teraz, żeby była jedna. Albo dwie, albo jedna. Nie, tak jest git. 7-3. Leyndell, królewska stolica. O Jezusku, jakie to duże. Zresztą nie jest aż takie duże. Tu wchodzę wewnątrz i tu już będzie coś pewnie. O, Holender, gargulec. Coś, co było bossem, teraz jest zwykłym mobem. Gratuluję. Pomysłu. Nie, trzeba zejść z tego konia, bo to pewnie za rozgrywka jest. O, zobacz. Wielki topór gargulca. Witam. You, please, I can read them. Your fingers. To znowu ta fetyszystka paluchów. Masz. Wąchaj se, rób se co chcesz. The fingers I served once prophesied. A tarnished would one day become Elden Lord and restore the Golden Order. Surely you see it too. The gold that enshrouds the heavens. The great tree which begets the pillars of light. Oh, tarnished. Hasten to the foot of the tree
W sumie wiertnik mam dla ciebie taki profit, jeśli chodzi o opalenie. Pomyśl o pocie jak ostia, nie to odpalisz go maksimum raz na rok. Co? Co tam gada? Co mówiłeś? Że pomyśl o pecie jak o streamie. Odpalisz go raz na rok. No nie, przecież nie odpalam raz na rok streama. Całkiem sporo odpalam. Aż czasami myślę, że się nie przemęczam. Nie no, akurat tak nie myślę. Trzeba znaleźć wejście, tylko cholera jasna jak. Tam jest jakieś wejście od dołu. Lecę. Jest. O, cholera. Smoczy strażnik drzewa. No, a mam mało potek na manę. O. Chyba za ciężki nie jest, tylko najprawdopodobniej one-shota dostanę. Wczoraj miałem lęk w oglądaniu twojego streamka w nocy, ja powstałem radę przepuszczać. Głos, co to? No! Nie mam ogniska tu. Baba. Oj. Żyję. Palisz? Nie. Tu jest chujowy, dużo many pochłania. Ale mana nie ma znaczenia. Gorzej jest z wytrzymałością. Wytrzymałość jest gorsza. Trzeba, wydaje mi się, więcej napierniczać, mniej myśleć. Więcej bicia, mniej myślenia. Chuj. Trochę faktycznie pomyślałem za dużo. Chwileczku, rzuciłem 2 lata temu. Nie uwierzysz, co się stało. Dostałem infekcję. Inwestek pulsennego, nie chcę, żeby ciebie to fest spotkało. Wiec na magnanie, że to pierdolę sobie puszka, żeby z niej wyrusić się podczas swojej walki. Nie. Nie! Terre magikę użyj bez kitu. A po co piszesz, jak chciałem to zrobić? No i many brakło, polender. Już by było. No i one shot poleciał. Pięknie. Pewnie tyle dusz dostanę, ile straciłem. Uuu, cholera, 50 tysięcy. Nieźle, wielki smoczy pazur i tarcza smoczego pazuru. Super. Zastanawiam się, czy jeszcze tą witalność dociskać kolankiem, czy już spokój i inteligencja. No i wejście do Leyndell, tylko od drugiej strony. Rozwój postaci i myślę. No już tego HP się robi całkiem spoko. Zaczynałem z 300, jest 900. Ciekawe jestem, jakbym napierniczał, jakbym nie miał nawet jednego punktu w witalność. Grałbym Glass Cannona i wszystko winta miał, wszystko. Miałbym w aktualnie okolicach 80 inta, tylko pewnie jakiś cap by był. Obstawiam. One shot każdego bossa by był? Nie, aż tak nie, pewnie. Dobra, witalność już jest spoko. Mana też jest spoko. Nie wiem, czy nie podreperowałbym troszkę wytrzymałość, żeby móc więcej tych skillków kastować, bo aktualnie mogę 3 skille skastować i nic więcej. Więc trzeba by trochę leveli w wytrzymałość dać, żeby mieć tak, nie wiem, ze 140 czy coś. To by się najbardziej przydało. To mi najbardziej damage podniesie aktualnie, mam wrażenie. Wytrzymałość. No to dawaj. Chyba będzie jutro stream. I pojutrze też. I popojutrze chyba też. I pojutrze chyba też. W zależności jak będzie szło. Chyba? No słowo klucz jest chyba. Akurat prawda. Gdzie boss? Pewnie tam, w komnacie. Leyndell, królestwo, królewska stolica. A one grają na trąbach. Pyk. Dedusz? 400. Darmowa farma. Chyba 30 tysięcy level up kosztuje. To, żeby się nie wybać na tym. O.
3000? Za coś takiego? Za dwustrzałowca? Kurwa, tu jest strasznie rozległe. Jest dużo, już widzę, że jest dużo możliwości. Można tu na dach wskoczyć. Tu jest jakiś żołnierz mocny. Można skoczyć w prawo. Można skoczyć tu. I gdzie to się idzie, przyznam. Jak tam przelim z niepaleniem? Sztywniutko. Oj, oj, oj. Many braknie na niego. O kurde. A, nie ma już w ogóle many. Nie. Dobra, już. Spiernicam. 37 kadusz? No to troszkę by bolało, przyznam. O, jest Miranda. My utmost thanks for bringing me to the base of the earth. A, bo ona chce się do drzewa dostać finalnie. I can govern my own movement. And thus, the accord is fulfilled. I shall depart. To ascertain the purpose I was given. Zostawia mnie? Farewell. I shall leave Torrent. And the power to turn runes into strength. Here. With you. I wish you luck. In realizing your ambition. Zostawia you have mnie. Fought long and hard. I have no doubt. You will become Elden Lord. May you take the throne. Papa, wytrzymałeś? Tak, wytrzymałeś się, bo nie mogę spelków kastować. Tu coś mamy. Kurwa, asasynacja. Kurwa mnie to. Oj, zapomniałem o tym, że on tu był Olender. Chwila. Dobra. Co to kurwa jest? Mocny on jest. Nie ma many, no. Ale to wkur... Jezus Maryjko. Wiem. No i prosto, tak wystarczyło to zrobić. Kamień Kowalski 4. Ale niestety straciłem sporo. Sporo dusz. No chodź, maleńki. Nie abuzuję, robię uczciwie. Proszę, błagam. Kurwa! A gdzie jest ten awatar? A, spada z nieba. Dobrze, niech mele wali. Skurwol, no niech mu. No to jest niesamowite. Kurwa! Ale jest rozpierdolona ta lokacja, nie? Podoba mi się ona. Nie, rozważę to jeszcze raz, poważnie to rozważę. Lubię, no po prostu lubię. To nie kwestia nałogu chyba. No, albo i kwestia nałogu, po prostu lubię. A zdrowie? Jestem okazem zdrowia. Wszystko jest w pytkę u mnie z zdrowiem. Wiadomo, w każdej chwili można rzucić, ale... Ale na chuj. Ale ja nawet nie mówię z powodu tego, że mi się teraz chce. Nie z tego powodu mówię, że mi się teraz chce, tylko mówię tak długoterminowo. Ja sobie nie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, pojadę sobie na rybki, wszystko ładnie, wiaterek w twarz uderza, wędruszkę se masz. I se nie zaciągniesz się fajką. No kurwa, nie da się żyć tak, no. Jak nie? To jest tak, jakby czegoś brakowało, no. Nie mówię nawet pod względem teraz, bo teraz się pohamuję, ale chodzi o przyszłość. Nie, mówię, to nie chodzi o aktualny moment, bo ja pamiętam, jak ja kiedyś rzucałem też. I wiem, że mimo, że już było miesiące, a nawet lata było po niepaleniu, to jak widziałem, jak ktoś na przykład elektroniczną faję pali gdzieś na streamie, to mi się dalej chciało i to było... Po chuj czasie już. Nie wiem. Ja mogę przestać myśleć o tym. Tylko po prostu mnie to ciekawi. Ale no, mnie to ciekawi. Po prostu jest to wiadomo coś, co było przez lata. No jak to za... Nie no, kurwa. Nie da ci się wypowiedzieć nawet. Cicho. On nie jest uzależniony, on to lubi. No mniej więcej... No mniej więcej tak. Zapal sobie. Wiem, że chcesz. Wyciągnij mnie z szuflady. Zapal mnie, włóż ustnik do ust, zamknij oczy, naciśnij przycisk i się delektuj, zrób to, zapal mnie, płakam, jestem w szufladzie, mam pastę w środku, zapal, płakam. O, a to co to? Walimy.
Pongo to my. Na raz, dwa, trzy. Dobra, pół HP stracił. Ładnie. Nie wiem. Cześć, Witek. Bardzo dobrze wiadomo, jak w tej Napiszmy wszyscy gucio taktyka. Nie piszcie, bo bany mogą być. Halabarda gargulca, Gites. A mało dusz. Bo wygląda powoli jakby taka... Nie no kur... Godfrey! A dusze? Nie mam many nawet. Skurwiel. Nie miałem many. Na hita jesteś? No jestem. Może ogniska nie zauważyłem. 18 tysięcy dusz w pizdeczkę. Ale łatwy ten boss. Pierwsza faza jest łatwa. Jak to? Pan przykur robiło. Sakwa na talizman. O! Bardzo użyteczne. 80 tysięcy dusz. Dobra jest immersja i feeling gierki jest super, jak tymi skillkami tak się rzuca magiem w stojącym miejscu. Całkiem fajnie. Butelki. Dodaj ładunek butelki. Tak. I rozwój postaci. Witalność mam. To chyba Inta władujemy teraz. Ale level Inta. Właśnie, czy to był poboczny boss? Czy to był jakiś główny boss? Dostałem wpis do duszy za niego. Dobra. To wygląda jakby to była główna bossowa arena. Chyba dobrze idę. Rozwój postaci. Inteligencję czy wytrzymałość jeszcze? Chyba wytrzymałość trzeba, żebym mógł te skillki kastować. Dobra, idziemy. Obstałem, że cokolwiek to będzie, to zrobię szybko. Jeden, dwa razy i powinienem to zrobić. Ale wygląda pięknie ta lokacja. Na samym szczycie się będę bił z kimś chyba ważnym. To finałowy boss. Nie. Znaczy chyba tak. Chyba tu będzie finałowy boss, ale nie teraz, czy coś. Nie wiem. Dobra. Filmik, poka mi go. Graceless, tarnished. Dzięki, Capexo. What is thy business with these thrones? Wygląda jak już ten, co biłem go. Ah, Godrick the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. Ojej. General Radahn. Praetor Rykard. Zapalenie płuc. Idiopatyczne łuknienie płuc. Nie specyficzne śródmiąższowe. Rani należy płuc. Do tych? Sarkoidoza. Możesz to wszystko mieć. Willful tak, traitors. Możesz to wszystko mieć, jeśli pójdziesz po mnie do szufladki i zaciągniesz soczystego buszka. Thy kind are all of a piece. Rykard jest zdrajcą? Radan też zdrajcą? No Radan się bił z Malenią. Mikela Malenia też zdrajca? Czy nie? Co jest? Pillagers emboldened by the flame of ambition. Oj, wygląda na szybkiego. Ten mieczek wygląda na szybciutki mieczek. Napierdalamy kometą. Może one shot będzie. King Morgoth. Last of all kings. Fajny ma mieczek. Dobra, lecimy. O, dobra, już widzę, że się nie da. Ja już walczyłem z nim. Albo z podobnym. Thy part
committed this shall not be forgiven. Ale imersja. Ostrz. Wielki run Morgota. Wizerunek króla Omenów. Pewnie ten dagerek jakiś. I 127 tysięcy dusz. Gramagiem? Tak. Tak wygląda Gramagiem. On leży. Halo. The Erd Tree wards off all who deign approach. We are all forsaken. None may claim the title of Elden Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. A tam się jeszcze da wejść. Zaraz tam wejdziemy. Nieprzeniknione ciernie odrzucają wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. Chyba trzeba je sfajczyć. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. To co? To tyle? Dotknij łaski. Miałem pod złote drzewo wziąć tą. Melinkę zabrać. Ona powinna tutaj przyjść i być zadowolona. Ale poszła niby sama. Porozmawiałbym z nią. Jest. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. Ajak. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, Szczyt olbrzymów. Upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Medalion Rolt. Na mapie pojawił się czerwony znak. Tylko mi uciekło. Przed chwilą gadała, że na górę olbrzymów po co? Żeby spalić drzewo mogło, ale co tam jest? Steruje wielką windą Rolt. A gdzie jest wielka winda Rolt? Pewnie mam znaczek na mapie. Szlak Rolt. To w stolicy gdzieś? Chyba, że to, że tu jest jakaś wielka winda Rolt. No tu się pokazuje. Szlak Rolt, a to co? Wielka winda Rolt. Czyli trzeba byłoby się tam dostać. O ja pier. Ale nie wiem, jak się tam dostać. Którędy to? Nie wiem, ile wytrzymałości dać. Many już mam całkiem sporo. Albo może już wszystko winta walić. Dobra, dajmy ten int. Dobra, jak kurwa się dostać tam tutaj? Na szlak Rolt i główną drogą tutaj pokazuje, że mogę do jakiejś windy Rolt dojść. Tylko trzeba dojść do głównej drogi. Nie wiem, gdzie jest główna droga tu. Chyba, że to jest główna droga. Może główna droga to była tam, gdzie był ten awatar w sumie. Czyli, że chyba... O, pa! Otwarte. A nie było otwarte. Czy było? Chyba nie było. Nie w tę stronę. Kojarzysz brandilowe gucio? Coś tam... Może... Delikatnie. Kto wie. No i zajebiście. Główna droga, ale są drzwi. Kto by pomyślał? Ale jaja. Czy jest sens to bić? Oczywiście, że nie. Główna droga do ogniska, góry. Ciekaw jestem, czy jakbym się spiął i leciał stricte po fabule, czy dzisiaj go dał radę by skończyć. Pewnie tak. Jakbym tylko fabularne rzeczy. Zero pobocznych. Co to? A, winda. To jest chyba ta winda. To ta winda? Szlak Rolt. Jest ognicho. Powodzenia z Matowieniec. Zakazane krainy. Dobra, wracamy tam na górę. Zobaczymy, co tam na górze będzie. Tędy czy stąd przyszedłem? Ło. Coś na tej wieży będzie. Cześć, Naximek, witam. Czemu tak ciemno? Oho. Upadły bliźniak. Co to?
Ollo, zabójca Omenów. 29 tysięcy dusz, nie najgorzej. Ja jeszcze tu wieża została. Co w wieży? Gdzie to mnie prowadzi w sumie? Jakaś wieża. Polecę w dół. A, w górę. To będzie jeszcze jakiś bosik na górze pewnie. Taki test. Oho. Paluchy. Palucha albo runa. To wygląda w sumie jak runa jakaś. Ja po prostu paliłem przed wstęp, wstałem i nie paliłem już po wstaniu. Wielki run Morgotha. Znacząco zwiększa maksymalną liczbę peżet. Ale to trzeba aktywować chyba, żeby to miało wpływ. W sensie użyć łuku runicznego. A to nie jest tak, że działa permanentnie. Dobra, tyle. Spieprzam. Zakazane krainy, idziemy tam. Ciekaw jestem, czy jest jakiś boss, co może im problem sprawić. Grając maguchiem. No pewnie ta Malenia może troszkę być problematyczna, bo ona jest szybka. Ale też mi się nie wydaje, że nie wiadomo jak. Że będzie, nie będzie ciężka, nie wiadomo jak. Będzie łatwiej niż Wojem. To znaczy, że jak Wojem zrobiłem Malenie dosyć szybko, tam z półtorej godziny, to w pół godzinki powinienem maguchem zrobić. Maguch ma jeszcze większego bursta i może jeszcze więcej, większa szansa, że fazę skipnie. Oj, co to? Pobratymiec z czarnej klingi. A, to gargulec, już był nie jeden, nie dwa. Oj. Nie wiem, kamera troszkę strollowała tutaj, nie mogłem za bardzo. Nie mogłem jak. Ale to napi***dala. To jest jakiś zbuchowany gargulec. Ale griduje na siłę. Całkiem nieźle. Maguch. Czarne ostrze gargulca i czarny topór gargulca. 80 tysięcy dusz, chyba dwa levele. Dobry jestem w tego Eldena, dzięki. Podobnie uważam. Było ognicho czy nie, bo nie widziałem. Kurde, może i było, ale nie spojrzałem. A trzeba wydać te punkty. Jest tu, przede mną. I starucha. Co by nie chciała mi na palce znowu patrzeć. Fetyszystka. Gdyby było tyły mocno. Please, I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Turn back. Ahead lies the land of the giant's flame. And the way przyznaj się, że do kibla chodzisz z nosika po dwa rewlozyc i wciskasz kit, ze nie palisz, a widać, że co najmniej dwa wcisnie te sidza. Pozdrawiam. Nie mam snusu. The first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and nie palę dziewięć dni dzięki książce. Od momentu zrozumienia tej iluzji kompletnie przestałem o tym myśleć. Twórczości Harlem Carstartem. Panowie, słuchaj, każdy inny nie zdajecie sprawy, jaka to piękna sprawa, że teraz gra tym maguchem. Taki regres Souls-like'owy zaliczył, nawet nie próbuje unikać. Tylko pada i przychodzi omyżotować mocki. To prawda trochę. Jak zmieni na Voya lub Dexpot DLC, to będzie super seria. To prawda akurat. To ma sens, co mówisz. Ja na dobrą sprawę grając tego Souls-like'a, to nie jest Souls-like w ten sposób, jak się gra. Rozwój postaci. I znowu, nie wiem, czy wytrzymałość chyba już jest git. Teraz można by Vinta pakować. One-shotować te bossy będzie trzeba. Inta albo jeszcze w manę. Nie wiem, czy nie przesadzam trochę z tym intem, czy to nie jest za dużo tego inta. Mam wrażenie, że troszkę za dużo to może być. Ile daje mi obrażeń? Jeden punkt inta aktualnie. Pewnie malutko. Aktualnie inta po bonusach mam... 67 inta mam. Całkiem sporo. Co to za miejsce? Co jest z gigantami? Szczyty olbrzymów. Finally, we meet. A to kto? Who would be lord? Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. You are about to sacrifice something precious. The life of a fair maiden.
that you would toss into the fiery forge, only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. But how would the Lord, crowned so, be looked upon, chosen, tarnished, and would-be Lord? Dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead. Dobra, to dorzucę coś jeszcze, żebyś miał na likwidę, bo widzę, że ci się już skończyły. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jednego wózkowego konfidenta, mitomana, obłąkanego. Nie skończyłem dialogu? Skończyłem. Już były same puste, same rzeczy. On jeszcze nie skończył gadać. A, no to kliknąłem i już było to samo. Zmatowiona władczyni chyba było. A, wybrane. Descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path. The path. Że ona będzie musiała życiem przypłacić za to? Burn the earth tree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. To gdzie mam się udać? Do trzech palców, coś tam zrobić i jak zapłonie, to dziewczyna będzie miała życie. Stąp w mrok głęboko pod stolicą złotego drzewa. Stań przed obliczem trzech palców i płomienia szału. Dobra, jebać, idziemy przed siebie. W takim razie. Dobrze widz napisał. Kanały? Możliwe, że kanały. A czy to co, w zależności od tego jak gra przed DLC się potoczyła, to fabularnie będzie w DLC to miało wpływ na to jakoś, czy nie? Czy to będzie jakby całkiem inny wątek, nie? Okej. Okay. Czyli możemy rozjebać podstawkę kompletnie. Właśnie, można iść zobaczyć, zerknąć, jak te wizerunki wyglądają. Well, you managed to return. You know what this means. The earth tree has burned you. The fingers remain still, shaken. Guć, upadł mi telefon, mam nadzieję, że mam jeszcze dychę na tym koncie. Pamiętajcie, że hazardista przyjmuje wszystko, co ma, bo się nie może powstrzymać i przegrywa własne życie. A Gucio to szef pozdrow. If not tens of thousands of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage the weight? Otrzymaj wyposażenie czempionów. Chcę spalić nieprzeniknione ciernie. Wątpisz, co zadziała tak o przez kliknięcie. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the earth tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the rune of death too? The rune of death goes by two names. The other is destined death. The forbidden shadow plucked from the golden order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Wchodzę na Twitcha, patrzę w grę na gra dwa duzy gamerów. Jeden gra jakim smagiem, a drugi od 7 godzin. Nie może zabić Margita Katana. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Jak palić ciernie? You must find kindling
Zarzewie. Smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth tree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree. Dziewuszki od Meliny. Of one who envisions the flame. And can lead you to the rune of death. A ja nie chcę Meliny poświęcać. Weź moc z wizerunku. Co tu mamy? Mamy tak, uskrzydlony wielki cierń. No, przywraca PS po pokonaniu wrogów. Punkty skupienia? O kurw. Pytanie, ile tego przywraca? To mogłoby być fajne nawet. Róg? Bo to jest chyba talizman. Ten róg jest OP pod maga. No właśnie pod Clear'a to mogłoby być spoko. Tak się zastanawiam w sumie. Tutaj możemy wziąć obie rzeczy i ten skillek pod Renale. Tego chyba nie trzeba, chyba że offhand możemy ewentualnie to założyć. A ten? Morgoth, królewska lalka Omenu. Zużywa punkty skupienia, by wypuścić wiele upiorów, które rzucają się na wrogów. No nie wiem, czy to na przykład zużywa, chociaż to nie jest pod Dexa. A nie, jest pod Dexa. Pod Dexa i mistycyzm. Nie wiem, to może być fajne w sumie. Tylko czy ja tego aż tak potrzebuję na zwykłe mopki? Dobra, użyjmy tego. Chyba, że to się pod DLC. Może ta kostka jest dobra pod DLC. Jakie to ma skalowanie? EDC. No to chyba takie średnie. Co skalowanie to takie SEO. Dobra, bierzemy Renali. Pełnia księżyca Renali. 70 inta. Wziąłem. No i czy ten kostur jest useful? Unikalna umiejętność wirująca oręż. Skieruj magię do błyskamienia, by zawiesić berło w powietrzu i wprawić je w wirowanie. Dotknięte im cele są trafione kolejnymi atakami magicznymi. Nie wiem, czy ten tak najlepszy. No ale ten, co mam, jest lepszy. Chyba, że on może być do offhandu po prostu. I będzie do offhandu i tyle. Jako buff. A właśnie. Jeszcze jest czapka fajna. Zwiększa inteligencję. Tylko wątpię, żeby mi to zwiększyło inteligencję, żeby to było lepsze od mojej czapy, ale fajnie by było zmienić. Na szaty Renali, szata królowej. O, tylko to drogie. Ile to kosztuje? 17? O Jezus. Nie stać mnie na to. Okay. Jedno plus 30k. I jeszcze król Omenów miał być zużyty. I dwa levele będą. A tamto miałem zostawić albo na kostur, albo zużyć w sumie. Żeby móc na tego skillka. To chyba potrzeba 70, a mam teraz idealnie 69. Jeszcze jedna rzecz. Bez kostura nie ma sensu czaru. I tak nie wiem, czy w sumie będzie sens tego czaru. Czy on jest aż taki mocny. A to wezmę. Przetestujemy. Weź moc z wizerunku. Pyk, pyk, pyk. Dla testu po prostu. Może się okaże jakoś mocarne. I potrzebuję jeszcze jeden levelek, ale to zaraz zrobimy. Dobra, chcemy uratować. Może uratujmy ją. To chyba będzie inne zakończenie niż kiedyś miałem. To możemy iść do podziemi. Tylko pytanie, gdzie są podziemia? Jaki to jest tepek, żeby się dostać do podziemi tam w stolicy? Od jakiego tepeku najbliżej? Ratujemy? Tak, uratujemy ją. Melinkę. Pytam? Pytam. Podziemia są pod ziemią. Teraz nad aleją. Kurwa, on po tych kanałach i rurach będzie biegać. Och, ja będę? O, może nie trzeba jednak. Nie idź tam, serio, cały streamek tam. Oj, no zacząłeś mi zdanie zmieniać bardzo szybko. Może nie ma sensu Meliny ratować w sumie. Kurde, trochę żal ją palić. Ale w sumie... Dobra, zróbmy tak, żeby nie było... Niech los zadecyduje. Spalić Melinę, uratować Melinę. Kurwa. Ja bym ją spalił, to idziemy ją ratować jednak. No i chyba zaczynamy przygodę kanałów. Szybko pójdzie. Robię to po to, żeby był dobry ending. Żeby nie spalić Meliny. Żeby Melina przeżyła. Nie będę poświęcał niewinnej duszy. Melina mi pomagała. A i tak bym ją spalił, gdyby nie koło. Dobra, ja lecę drzemkę 2 godziny. Jak wstanę, to będzie... Idzie do Omenów, dotrze. No, na razie. Kur... No kur... Mana. Szybkie te moby, nie podobają mi się i już bym save'a chciał, jakiś checkpointik tu. Bo już czuję, że ciężko będzie zaraz. Tu za skrzynka... Ale jestem z... Jezusku, ale to nerwy wywołuje. Ajajaj. Ale to chyba przez brak nikotyny, bo nic się takiego nie stało w sumie. Chyba nikotyna mnie częściej trochę. Zapaliłbym? No i zapaliłbym, przyznam. Jak najbardziej. Będzie, będzie. O!
Dobra, tu nie levelujemy, nieistotne są te dusze. Istotne jest to, żeby przebiec szybko, nieistotny jest level tu. Trzeba jak najszybciej jakoś coś tam zrobić. Dół, może spróbuj tego, w skrócie tajne przejście. Ty, no nie wydaje mi się, żebym tu skoczył i to byłoby coś dobrego. Co teraz? Nie wiem. Skacz? Nie, to... Ja pier... A już chcieliście, że mi się skuł. Życzycie mi źle. Nieładnie. Teraz skacz? No to teraz skoczę. Tylko po to, żebyście pewnie XD napisali, jak się zabije. No super. Jezus Maria. Hejka, Gucio. Hejcia. Hej, Gucio. Mamy pytanie. Po co robisz ten sam ending, co za pierwszym razem? Nie lepiej spalić Melinę i zobaczyć, jaki jest inny ending? Kurwa, nie pamiętam, co ja zrobiłem. Ja ją spaliłem wcześniej, czy jej nie paliłem? Robiłem Rani. A właśnie, a propos Rani. Zróbmy tak. Wepnijmy się do wieży Rani. Gdzie ona? Nie wiem, płatny kurwa zabójca. Melina chciała pogadać? Jak to? A bez kitu. Think not of the kindling. I shall see to that. Nie. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountain tops of the giants, far above the clouds. I know. I'm asking you to commit a cardinal sin. But it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that. Not even you. No. Noż kurwa. Akurat jak chciałem ją unicestwić, uciekła. Wyczuła chyba zagrożenie. Czas na wygoda. Nie ma jej tu. Jeszcze ją znajdę. Przecież ci mówiła, że no mówiła, że gdzieś tam będzie łazić. Jakiś bosik. Tylko problem taki, że mam jedną mana potę. Jedną. A ognicho jest tu gdzieś? Ano, chyba jest. W sumie, żeby zrobić za pierwszym, to możemy wziąć od razu do ognicha. Co to jest? Esgar. Teraz idę do kurwa, żeby zająć czymś głowę i nie myśleć o bardzo. Potrzeba na spokojnie tutaj później głowę. Ma pochwik mały. Zbliżysz na tej robocie męczenia. Ja dole, no nie mogę. O. Spójrzcie dosyć. Radość pana krwi. Powrót do wejścia. A to tyle? Ty, po co ja robiłem na dobrą sprawę te katakumby? Nic w tych katakumbach nie było. Był zwykły boss, tak jak zwykle, ale ja myślałem, że te katakumby to są kontynuacją jakoś drogi normalnej. A to się okazuje, że to po prostu były katakumby tak o. To straciłem pół godzinki czasu, tak dla sportu. Super. O, p***dol się. 40 tysięcy dusz, zapomniałem. A zróbmy jeszcze raz, uda się. A one są irytujące, te krewety. Dobra, skipujemy to. Próbujemy jakoś wycyrklować. Jakieś przejście musi być. Przejście mi daj do następnego etapu. Tu nic nie ma. To może chodzi finalnie o te katakumby, faktycznie. Bo tu nie ma żadnego przejścia. Może w tych katakumbach coś jest. Boże święty. Tu już nic nie ma, musisz wyżej się wrócić. Serio? Po co ja tu zszedłem na dół? Aha, po te kajdany. Po te kajdany mogą że useful być do czegoś czy coś. A dusze są... O kurwa. Żyję. Chyba niepotrzebne te dusze chyba są. Zabij, żebym się nie martwił o te dusze. Super. O to chodziło. Jezus Maria. Skacz tutaj, znajdźka. Nie no, kurde, dotarłem tutaj w sumie, a nie ma... Nie... No nie wygląda, jakby tu coś było. A, dobra, coś pamiętam. Coś już pamiętam. Smok tu będzie chyba jakiś, tak? Chyba jakiś smok, o ile to była ta gra, nie popieprzyłem. Nie pytam. Jak coś w sumie. Ale tak coś kojarzę. Ja
dole, nie. I wykręciłem. Chuj w te dusze. Jest chuja! Czemu tak ciężko? O, jest. Życie jest ciężkie. A któreś? Halo? Bagierka się wylała. Nie jest mi przeznaczone dojść tam, gdzie trzeba. Linda, adios. Ognisko przede mną. Walka w klatce. No. Była to walka w klatce. A, to już są. To jest chyba ta lokacja z tym zeskakiwaniem na dół i takie. Czy to zwykłe katakumby są? Nie, to chyba nie są zwykłe katakumby. Oho. Coś się wyprawia. Mokomen. Tank jest nawet. Mało miejsca jest strasznie. A mam coś takiego, patrzcie to. Proszę zerknąć. Kajdany Mogha. Tymczasowo przykuwa do ziemi Mogha, niegdyś uwięzionego. Nie wiem co to robi, ale bym tego użył. Ani się wasz, a ja nie wiem co to robi. Przykuwa go do ziemi. To jest itemek dla czarodziei? Nie graj tak. A co jeżeli znalazłem item w grze RPG i mam ochotę spętać go kajdanami, bo takie kajdany znalazłem. I chcę się wczuć w uwięzienie. Jezus. To tak zrób? Kurde. Nie wiem co to robi, ale chyba stanie w miejscu i można mu free damage okładać. To czemu nie używasz summonów? Bo nie wczuwam się w bycie przywoływaczem. Dobra, zróbmy tak. Zdejmę mu AP, żeby był na hita i będę mógł tego hita zadać, ale nie zadam hita, dam się zabić i użyję tych kajdan, bo chcę zobaczyć co robią. Wtedy ludzie będą usatysfakcjonowani, że go przeszedłem normalnie, a ja zobaczę co robią kajdany. A ciężki jest, ja mu biję maksymalnie 1000, czemu? Tak jak miał kapa. Oj. One nie są aż tak OP, tak? Czekajcie, zaraz zobaczymy co robią. Zgadza się, wcielam się w policjanta i skuwamy go. Tyk. No. I tyle? A, tego tym można spamować. Ja pierdol. Halo. Chyba, że ograniczamy ilość użyć. No bez przesady, nie było tragedii. Nie są. Ja myślałem, że to dosłownie one-shotuje bossa, że on się do ziemi jest. Nic nie robi. Na się robi coś tam, ale bez przesady. Tak łatwo magię na tych bossach. Wolny jak no ale posturę mogę używać. Nie wiem czemu tak ciężko mi idzie magię na to. Za mały pokój i za szybko many brakuje. Nie graj machą. Kurwiel! Dobra, trzeba po jakiś turbo OP spelek iść. Tak jest plan. Trzeba tak zrobić. Jakiś endgame'owy skill, co wszystko będzie na hita upadać. Bo się zaczyna za ciężko robić. Ale mi się pierdolił. Hola, hola. Tak łatwo. Dobrze, że jest Uj. Tylko jeden taki post. Nie ma go drugi raz. Nigdy nic o tym zrobić, gdyby okazało się, że jest taki posyp gdzieś po
Ja dole. Szpony krwawego płomienia. Jaki skillek. Łaska złotego drzewa. Oho. Wygląda całkiem ponętnie ten talizmanik. Zwiększa maksymalną liczbę punktów życia, ilość energii i udźwig. Całkiem niezłe. If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. Sprawdźmy, jak wygląda ten nowy skillek. Zbyt mało wolnych miejsc. Co ty pieprzysz? A, bo to zajmuje aż dwa miejsca. Zobaczmy, jak to wygląda. Ło kurwa. Fajnie to wygląda. Ciekaw jestem, ile to zadaje. Ty, ale czy ja już zrobiłem to, co miałem zrobić, żeby jej nie spaliło? Żeby ona nie była zarzewiem, tylko... Czy jeszcze? Ale piękna muza. Jak to działa? Chyba trzeba trzymać. Jak zasięgu nie miałem? Żółty węgielek. Do 3 razy sztuka. Jestem nieświadomym koneserem. Kurwa mać. Złych zakończeń. 400? Osiągnięty. Nie no, już nie myślę. Trzeba by fajkę zapalić, żeby odreagować. Ja p***dolę. No, chciałem wyjść z menu i dwa razy. No, niestety. Próbowałem 6 razy, nie zadziałało ani razu. Trzeba inną metodę spróbować. Nie mam siły na tą lokację. Już sobie wyobraziłem, że przycisk od fajny naciskam. A to olejek eukaliptusowy. Bezpiecznie. No to lecimy. O kurwa. Co to? To pamiętam, ale pierwsze co to do ognicha. To wygląda jak? Jak co? Otwórz drzwi. Oj, chyba nie przemyślałem za bardzo tej decyzji. Teraz nie da się do DLC wejść, ta na pewno. Palce, 3 palce. Miałem się do 3 palców zwrócić. Żeby nie żeby oszczędzić dziewczynę. Tak mówił ten Shira Barir. Blizny porobi. Nie tak mocno z wyrolu.
Ja pierdolę. Dobra, można kontynuować. Melina nie... O cholerny, ale kurwiki mam w oczach. Melina nie zostanie poświęcona teraz, tak? Mogę grać dalej wyżynami, górą. Zostanie? No powinna nie zostać, tak Shrabari mówił. Czy jak mu było? Pogadaj, tylko z kim pogadać? Tu nikogo nie ma. Palce spróbuj tego, zaraz z nim pogadamy. To jest chaos, o jest, czas na chaos. A on mówił, nie chaos zawładnie światem, czy coś takiego. Let the chaos rule the world, czy coś. Dobra, idziemy do niego. O cholera, czemu on nie żyje? To nie ma sensu. Żelazna kasa, zbroja rolnina, rękawica rolnina. Czemu on nie żyje? Dał mi questa, wykonałem go i nie żyje. Umywa ręce, nie jest odpowiedzialny. Coś czy zrobił? Nie wiem, trzy palce. Bardzo dużo czasu poświęciłem na lokację, żeby kanałami zejść do tych trzech palców i... No i nie wiem, no. Ognisko. Ale co? O, jest Melina. You have inherited the frenzied flame. A pity. You are no longer fit. Our journey together ends here. And remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day, such is my duty. For allowing you the strength of runes. Oh, goodbye, my companion. Zaczyna goodbye, się... Torrent. Maidenless. Czyli jej się nie spodobało. Ona mnie ostrzegała, żebym tego nie robił, żebym tam nie schodził. A wypisaliście motkę dolenie, schodź na dół. No i to zszedłem i ona mnie zostawiła. Dzięki. Mi rozjebaliście relacje. A może jakoś da radę to ocalić? Sam chciałem najgorsze wybory? No wiem, ale teraz mi jednak tak żal trochę. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci kwiat.